Garść informacji o planowanych wydarzeniach w bloku ogłoszeń. Mimo coraz chłodniejszych dni, mamy do zaoferowania kilka ciekawych imprez. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie zaprasza mieszkańców naszego miasta do udziału w projekcie pod nazwą Wąbrzeskie Kluby Samopomocy. Realizacja projektu ma zwiększyć dostęp do usług społecznych i opiekuńczych. Zainteresowani udziałem mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Wolności 32 lub pod numerem telefonu 56 689 0400 lub pod adresem e-mail mops@toruń.home.pl. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wąbrzeźnie zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w powiatowym konkursie literackim Wyprawy Literackie. Jak co roku, konkurs podzielony jest na dwie kategorie – o złotą maskę oraz o złoty kałamarz. Tegoroczna wspólna tematyka to Eko ja, eko my. Prace konkursowe oraz nagrania występów należy dostarczyć do 10 listopada. Szczegóły na stronie internetowej biblioteki. Od 9 września Pływalnia Miejska wznowiła swoją działalność. Półroczna przymusowa przerwa pozwoliła zatęsknić za pływaniem. Teraz w nowych warunkach, bo z ograniczeniem osób korzystających, można spokojnie wznowić treningi. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Pływalni Miejskiej i skorzystania z jej usług. Wojewódzki konkurs piosenki osób niepełnosprawnych Wąbrzeski Mikrofon 2020 to propozycja muzyczna adresowana dla osób niepełnosprawnych. W tym roku ze względu na pandemię zorganizowana zostanie w formie online. Zadaniem uczestników jest nagranie wykonanej przez siebie piosenki i przesłanie filmiku do 25 września do WDK. Pływalnia moich marzeń to tytuł konkursu plastycznego online, w którym udział mogą wziąć dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych i średnich. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy wykonać pracę plastyczną nawiązującą do tematu i przesłać ją w formie papierowej na adres organizatora. Natomiast zdjęcie rysunku wraz z wymaganymi załącznikami na jeden ze wskazanych adresów mailowych. Termin mija 30 września. WDK zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie Wakacyjna Przygoda. Pracę należy przesłać na adres WDK, natomiast zdjęcie wykonanego rysunku wraz z załącznikami mailowo do 25 września. 11 października o godzinie 17 w WDK odbędzie się kolejne spotkanie ze sztuką. Tym razem na deskach wąbrzeskiej sceny zostanie wystawiony spektakl Miłosna Pułapka. Planowana obsada aktorska to Katarzyna Jamros, Agnieszka Mrozińska, Sylwester Maciejewski i Michał Lesień. Bilety w cenie 70 zł do nabycia w kasie Domu Kultury. Spektakl zorganizowany zostanie zgodnie z nowymi zasadami bezpieczeństwa. Od 30 września zapraszamy do oglądania wystawy dorobku twórczego Lidii Wojewódzkiej, studentki trzeciego roku Wydziału Nauk Pięknych UMK w Toruniu, na kierunku konserwacja zabytków. Głównym tematem prac prezentowanych w galerii WDK stały się wąbrzeskie kamieniczki i elementy lokalnej architektury. 1 października o godzinie 17 Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza na spektakl teatralny dla dzieci pod tytułem Profesorek Wodorek w kosmosie. Bilety do nabycia w kasie WDK od poniedziałku do piątku w godzinach od 12 do 16 lub bezpośrednio przed spektaklem, który zostanie przeprowadzony zgodnie z wytycznymi GIS. W bloku ogłoszeń to już wszystko. Dokładniejsze informacje znajdą Państwo na stronach internetowych organizatorów.